Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No i ponownie mam gościa na swoim kanale, jest nim Agata Gorycka, którą Państwo już znacie, ponieważ już kiedyś dała się zaprosić do filmu. Ja przypomnę, to jest film numer 60, a tam mówiłyśmy z Agatą o realiach pracy rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego. Cześć Agata, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Magdo, dzień dobry Państwu. Ja tylko przypomnę, że Agata jest już wieloletnim rzeczoznawcą majątkowym, pracuje w Tarnobrzegu i rozumiem szerokich okolicach, no i ma bardzo duże doświadczenie, także z taką nutką powiedziałabym prawniczą, bo z tego co pamiętam Agata mówiłaś, prawda, ostatnio, że ty w ogóle masz wykształcenie prawnicze, dobrze pamiętam? Tak, tak, skończyłam prawo na UMCS-ie. No i połączenie tych dwóch rzeczy właśnie daje taki efekt. A słuchajcie, dzisiaj żeśmy się z Agatą spotkały, tak można powiedzieć, spontanicznie trochę, ponieważ byłyśmy obie zbulwersowane różnymi rzeczami, które się tutaj wydarzyły na polu naszej walki, w cudzysłowie oczywiście z wyceną nieruchomości, i ten film dotyczyłby oględzin. Ja tak sobie właśnie pomyślałam, wcześniej przegadałyśmy też, że mógłby się nazywać, właśnie mógłby mieć jakiś taki tytuł, oględziny nieruchomości, i jaka to jest ważna czynność, jedna z czynności rzeczoznawcy majątkowego, którą to czynność rzeczoznawca musi przeprowadzić, kiedy dokonuje wyceny nieruchomości. Więc o tym będziemy dzisiaj chwilę mówiły, natomiast ja jeszcze tytułem wstępu powiem, że ja w ogóle na kanale sobie nagrałam już chyba z 5 filmów na temat oględzin nieruchomości. One są różne, bo one mówią o tym, jak strony zawiadamiać o oględzinach, czy w ogóle rzeczoznawca jest bezpieczny na oględzinach, czy właśnie używać słowa oględziny, czy nazwy wizja lokalna, bo to też jest różnie u rzeczoznawców majątkowych, jak w ogóle się przygotować do oględzin, czy protokół z oględzin jest ważny, czy w ogóle go robić, czy trzeba go robić i tak dalej. Więc już jest chyba z 5 takich filmów, ja je podlinkuję w opisie tutaj do tego filmu. No a to, co powiemy, to będzie no takim bardzo dużym, powiedziałabym, rozszerzeniem. No więc słuchaj, zacznijmy w takim razie. Powiedz mi, co ciebie w ostatnim czasie bardzo poruszyło, może tak, nie zdenerwowało, ale poruszyło, jeśli chodzi o oględziny. Z czym miałaś do czynienia po prostu, co byłoby tutaj warte no takiego podkreślenia, powiedziałabym. Wydawało mi się i uważam, że każdy rzeczoznawca zaczyna pracę, jak już dostanie zlecenie czy powołanie, od oględzin. A co się okazuje? Pełnomocnicy, podczas gdy już te oględziny są ustalone, dzwonią i zadają dziwne pytania. Czy ja w ogóle przyjadę? Czy ja tam będę? A czy to jest konieczne? A jeżeli na przykład mamy stan nieruchomości na dzień ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a już minęło kilka lat, no to ja tam będę oglądała, skoro się tyle pozmieniało. I okazuje się, że rzeczoznawcy na oględziny nie chodzą. Nie tylko rzeczoznawcy, którzy nie są biegłymi, ale nie chodzą też biegli. Zdarza się, że też wysyłają, powiedzmy, substytutów, a w naszym zawodzie raczej coś takiego nie funkcjonuje. W sensie chodzi tu, że jakiegoś asystenta, osobę zastępczą jakąś, tak? Tak, pełnomocnika, a czynności takie rzeczoznawca powinien wykonywać osobiście i zdarza się, że nie są one czasami nawet w ogóle wykonywane. Zdarza się, że są to czynności wykonywane zza biurka. Są dołączone zdjęcia, które na pierwszy rzut oka widać, że są to zdjęcia albo ze Street View, albo jakieś stare, albo od stron. Widać, że nie są to zdjęcia zrobione, no powiedzmy, profesjonalnie, że te oględziny nie są dokonywane dokładnie, nie są to oględziny z każdej strony nieruchomości, nie jest robiona dobrze sąsiedztwo, otoczenie, dojazd, drogi, tylko po prostu na zasadzie byłem, widziałem. Pełnomocnicy często mówią, ile to będzie trwało, bo oni mają na to 15 minut, gdyż mają już następną sprawę. Czasami ich to dziwi, że nagle okazuje się, że to trwa godzinę, półtora. Czasami strony się różnie zachowują, trzeba wziąć poprawkę na to, że jak są sprawy sądowe, dochodzi do konfliktów. Ostatnio miałam taki, że z zaplanowanych 2 godzin zrobiło się 3,5, ponieważ wezwano policję, gdyż pełnomocnik pobił się z uczestnikiem. W związku z tym dodatkową czynnością było przesłuchiwanie i biegłego, i stron, i uczestników, i każdego, kto był na tych czynnościach. Więc takie coś jak oględziny, jest to podstawa praktycznie całego procesu wyceny, bo uważam, że każdy powinien tę nieruchomość poczuć, dotknąć. Nawet czasami coś takiego jak osmologia działa w przypadku wycen i ma to wpływ na potem na wycenę, na wartość, ponieważ zdarza się, że zapachy w danym mieszkaniu
też wpływają na to, co potem liczymy. A ja słyszę od pełnomocników, że rzeczoznawca wcześniejszy nie był, albo kogoś wysłał, albo tylko włożył głowę, popatrzył, że jest pokój, kuchnia i łazienka, dokładnie nie opisywał, nie oglądał, nie wchodził, porobił zdjęcia z tego korytarza i tak wyglądają oględziny. I nie są to pojedyncze pytania, tylko takie pytania się zdarzają coraz częściej. I mi się nie chce wierzyć, że nie jeżdżą, ale widocznie tak jest, bo te pytania się znikąd nie biorą. No słuchaj, wiesz co, ja bym niestety muszę powiedzieć, że musiałabym potwierdzić twoje spostrzeżenia, bo no ja osobiście potwierdziłam, dwa takie może przykłady podam, ale wiesz, ja bym zaczęła jeszcze tak, żeby, bo ty wiele wątków jakby zawarłaś w tej swojej wypowiedzi, a wszystkie są ważne, wiesz, po prostu, że pierwsza sprawa, że w ogóle rzeczoznawcy okazuje się, że mogą nie przychodzić na oględziny lub właśnie wysyłać kogoś w zastępstwie, prawda? Przecież zgodnie z przepisami wyceną nieruchomości zajmuje się ta osoba, która ma tytuł rzeczoznawcy majątkowego i ona ma przeprowadzić postępowanie, prawda? W związku z tym no ja osobiście w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby była taka sytuacja, żeby mogła nie być na oględzinach nieruchomości, ale jakby nie tylko może ja będę potwierdzać, ale no nie wiem, miesiąc temu czy dwa miesiące to było temu, może właśnie ktoś napisał do mnie z osób nie będących rzeczoznawcami, bo zdarzyła mu się taka sytuacja właśnie, że na oględziny przyszła osoba, która nie była rzeczoznawcą majątkowym. I czy to tak w ogóle może być? A ja ze swojego jakby doświadczenia to bym przytoczyła dwa takie przykłady. No jeden to się tak może nawet niezbyt dobrze skończył, bo pierwszy przykład to był taki, kiedyś akurat nie jako rzeczoznawca majątkowy, tylko jako właściciel lokalu mieszkalnego, wiesz, sprzedawałam ten lokal mieszkalny, no i osoba, która kupowała, no to chciała go kupić z połączeniem z kredytem, prawda? No i nie wiedziała jeszcze, w którym banku dostanie ten kredyt, no więc do trzech banków złożyła wnioski, no i stamtąd uprzedziła mnie, że będą się kontaktować rzeczoznawcy, którzy przyjdą, no dokonać oględzin właśnie tego lokalu mieszkalnego. No i tutaj trzy osoby przyszły, to znaczy ja sądziłam, że będzie to trzech rzeczoznawców, ale na te trzy osoby tylko jedna osoba okazała się być rzeczoznawcą, natomiast dwie pozostałe okazały się, że w ogóle nie posiadają uprawnień i w ogóle te dwie osoby sobie wpadły jak wiatr i praktycznie wypadły w tej samej minucie, w której wpadły, popatrzyły tylko, czyli ogarnęły wzrokiem mieszkanie, o nic nie zapytały, zrobiły szybkie zdjęcia telefonem, oczywiście jeśli chodzi o to, że smartfonem są robione zdjęcia, no to ja nie mam tutaj problemu pod warunkiem, że ten smartfon robi dobre zdjęcia, tak? Natomiast to był, wpadł wiatr i wypadł na tej zasadzie i dosłownie w ostatniej chwili je zatrzymałam, no prosząc o to, żeby powiedziały, jak mają numer uprawnień, żeby zostały wizytówkę, prawda, bo być może, że chciałabym dalej nawiązać jakąś współpracę, no ale się okazało właśnie, że te osoby w ogóle nie posiadają uprawnień, nie są rzeczoznawcami majątkowymi, tak, natomiast druga sytuacja, która mi się zdarzyła, to dotyczyła też mojej nieruchomości, to znaczy z jednej nieruchomości, na której miałam wpisaną hipotekę, przenosiłam zabezpieczenie na inną nieruchomość. No i na tej innej nieruchomości bank uprzedził mnie, że jest taka konieczność, żeby przyszedł rzeczoznawca majątkowy i dokonał oględzin. No co było oczywiście dla mnie zrozumiałe. No i zawiadomiona telefonicznie, tu nie było problemu o tych oględzinach, byłam wtedy w tej nieruchomości, prawda, i przychodzi jakiś młody człowiek. Z całym szacunkiem nie mam żadnych problemów z młodymi ludźmi. Ale zadawał bardzo infantylne pytania, nie za bardzo w ogóle wiedział, jak te oględziny przeprowadzić, więc ja mu trochę podpowiadałam, że może tu by zrobił zdjęcia, tu by sobie coś odnotował i tak dalej. On powiedział, że nie, bo on na końcu to on będzie miał protokół. I teraz opowiadam Państwu faktyczną sytuację. Ten młody człowiek wyjmuje protokół pusty i prosi mnie o podpis pod tym protokołem. A ja mówię do niego, że on jest niewypełniony ten protokół, więc jak mogę go podpisać in blanco? A on mówi na to, że on by prosił właśnie, żeby go podpisać, dlatego że no, pani rzeczoznawca, bo to akurat pani rzeczoznawcy dotyczyło, no, nie przyszła osobiście, tylko właśnie jego wysłała, więc ona to wszystko, jak on wróci do biura, wypełni, więc dobrze było, żeby ten mój podpis już był. No więc ja mu powiedziałam, że no, niedopuszczalna jest dla mnie taka sytuacja. Po pierwsze to, że w ogóle nie przyszedł rzeczoznawca, a miał przyjść. Po drugie, że ja mam teraz protokół z oględzin podpisać in blanco, a ten rzeczoznawca sobie coś tam wpisze. No i powiedziałam mu, że no niestety, jeżeli chce wyjść z podpisanym protokołem, to musimy go wypełnić na miejscu.
Ja jeszcze sobie zrobię zdjęcia, bo nie ma innej możliwości. No on na to powiedział, że on nie za bardzo wie, jak ten protokół wypełnić, no w związku z tym ja zaproponowałam, że wypełnię ten protokół za niego. Tak, wypełniłam to, bo wiesz, umiem takie rzeczy robić z widzenia próby, wypełniłam ten protokół, podpisałam się pod tym protokołem i proszę go, żeby się podpisał. No on na to mówi, że on nie może się podpisać, bo on nie jest właśnie osobą uprawnioną. No więc ja sobie zrobiłam zdjęcie tego protokołu, no i jak już kredyt został załatwiony, to znaczy to przeniesienie tej hipoteki zostało załatwione, to ja napisałam skargę. Autentycznie, tak. Przyznaję się Państwu publicznie, bo uważam, że takie zachowania trzeba piętnować. Jeśli nie będziemy z tym nic robić, to dalej tak będzie. I wysłałam skargę, że otóż taka sytuacja miała miejsce, na dowód czego załączam kserokopię protokołu, która nie miała podpisu rzeczoznawcy. I pytam, czy do banku wpłynął protokół, który posiada ten podpis rzeczoznawcy majątkowego, jakoby, że on był na tych oględzinach. Bo jeśli ten podpis tam jest, to znaczy, że rzeczoznawca w ogóle podał nieprawdę, dlatego że jego na tych oględzinach nie było. Także nie chcę już Państwu dalej opowiadać, jak ta sytuacja się skończyła, bo no, można tutaj pewne powiązać i osoby, i firmy, i fakty, w związku z tym nie chciałabym tutaj dalej brnąć, ale uprzedzam także naszych klientów, żeby byli świadomi tego, że właśnie na takich oględzinach mają prawo do pewnych rzeczy, że oględziny nieruchomości powinny być przeprowadzone przez rzeczoznawcę majątkowego i żeby nawet właśnie pytać osoby, które przychodzą, bo Państwo macie prawo wiedzieć, kto przychodzi do Was do domu, żeby sprawdzić, czy taka osoba rzeczywiście jest rzeczoznawcą majątkowym, czy ma uprawnienia do tego, żeby te oględziny przeprowadzać. No i bardzo się wystrzegajcie z takich sytuacji, kiedy ktoś Wam każe coś podpisać in blanco, bo nie wiadomo, co potem będzie. Także ja sama mogę to niestety potwierdzić i no, takie dwie rzeczy, wiesz, które przyszły mi teraz do głowy, no to są właśnie, to jest właśnie to. Nie wiem, czy Ty miałaś coś podobnego? Miałam, czy nie? No, bardzo nieciekawą sytuację. Robiłam wycenę dla celów, powiedzmy, nazywała się to wycena przedsądowa, ponieważ strony chciały się dogadać w sprawie zachowku. Jedna ze stron, nie ta, która mi zlecała wycenę, była z niej niezadowolona. W związku z tym powiedziała, że weźmie sobie swojego rzeczoznawcę. Mówię do mojego klienta jak najbardziej, byłoby to bardzo zasadne i uczciwe. I w zasadzie takie rozwiązania są najlepsze, mając dwie wyceny, które można skonfrontować. Okazało się, że ten rzeczoznawca wysłał swojego kolegę i ten kolega przedstawił się i zadzwonił i powiedział, że przyjedzie jako rzeczoznawca. Klient do mnie zadzwonił, czy znam kogoś takiego rzeczoznawcę. Ja, no my jesteśmy tutaj aglomeracją bardzo małą, więc wszyscy się znamy. Okazało się, że ta osoba nie była rzeczoznawcą, współpracowała z rzeczoznawcą, a przedstawiała się jako fachowiec. No ale no, powiedziałam, no nie jest to rzeczoznawca, no jak pan chce, może pan wpuścić, to jest już decyzja, ale nie był to rzeczoznawca i na oględzinach był zupełnie ktoś inny. No to tu może warto wspomnieć, szczególnie dla klientów naszych, że to, czy dana osoba jest rzeczoznawcą, bardzo łatwo sprawdzić, bo wystarczy sobie sprawdzić w rejestrze rzeczoznawców majątkowych prowadzonym na stronie ministerialnej, ja go podlinkuję też w opisie do tego filmu, w każdej chwili po nazwisku, po numerze uprawnień można sprawdzić, czy dana osoba, która twierdzi, że jest rzeczoznawcą majątkowym, rzeczywiście tym rzeczoznawcą majątkowym jest. Prawda? I tu może jeszcze w tym kontekście też ważnie jest dodać, że taka osoba, która jest rzeczoznawcą majątkowym, ma obowiązek zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami do zachowania tutaj zasady tajemnicy zawodowej, prawda? I jeśli taka osoba, która nie posiada uprawnień, przychodzi do Państwa, otrzymuje dokumenty, nie wiem, ogląda różne rzeczy, no to ona nie jest objęta takimi zasadami, prawda? Więc tutaj trzeba by było jednak na to zwracać uwagę. Nie? Natomiast słuchaj, jeszcze też mówiłaś o takich sprawach, tu pełnomocnicy różnie reagują i właśnie klienci nasi, że tak strasznie dokładnie czasami oglądamy te nieruchomości. Tu zaglądamy, tam zapukamy, prawda? Tu podotykamy, jak to jest no, z twojego doświadczenia. Zdarza się, że się strony bulwersują, iż wchodzi im się do łazienki, ubikacji, sypialni, albo na przykład twierdzą, że tam jest to zupełnie niepotrzebne, więc tylko uchylą drzwi, ale nie pozwalają wejść, ponieważ tam ktoś jest, albo śpi, albo jest brudno, albo bałagan. Są czasami bardzo oburzone, że sprawdza się okna, ściany, drzwi, podłogi, zdarza mi się stukać w parapet, z czego on jest wykonany i oni się bardzo, bardzo bulwersują. No,
tłumaczę, że mnie nie interesuje, jak Państwo mają, bo nie jestem z sanepidu, czy tam jest czysto, czy nie. Mnie interesuje wszystko od strony technicznej. I pełnomocnicy też czasami są zdziwieni, bo mówią, że a pierwszy raz się spotyka, żeby ktoś tam im zaglądał i sprawdzał, z czego są te okna czy parapety wykonane, a wcześniej to ktoś tylko wsadził głowę i już widział, wiedział, nie wiem, skąd rzeczoznawca zresztą mógł mieć taką wiedzę, jak tylko zerknął z korytarza na ten lokal czy tą nieruchomość. Zdarza się, że zresztą miałam sama taki zarzut, że sprawdzam, ile jest nawet studzienek na gruncie i gdzie one są, bo miałam zarzut, że biegła nie opisała, ile tych studzienek kanalizacyjnych tam występuje. Więc staram się zaglądać w każdą dziurę. Pewnego razu byłam na oględzinach z sędzią. To bardzo rzadko się zdarza, żeby sędziowie jeździli na oględziny. I sędzia była bardzo zdziwiona, zresztą strony też, że jak to powiedzieli, no pcha się do piwnicy, gdzie jeszcze nikt nie był przez dobrych kilka lat. Wiadomo, że tam było pełno pajęczyn. W piwnicy w zasadzie tam nic nie było, no ale nie wyobrażałam sobie, żeby tego nie sprawdzić. Ale mogło być, no piwnica mogła być zasypana, ja taką sytuację miałam, mogło być na pół metra wody, też miałam taką sytuację. No tutaj albo piwnica, wiesz, może być, powinna być tylko pod tym jednym domem, a idzie jeszcze, to akurat były kamienice, prawda? Miała być pod jedną kamienicą, a szła jeszcze pod trzema następnymi. Więc to różne mogą być sytuacje. Dokładnie, nawet bo... Tak, bo mówili, że poprzedni biegły sądowy nie miał dużo czasu, bo miał jeszcze wyznaczonych kilka oględzin. On tylko przyjechał, zerknął na podwórko, troszeczkę wszedł do domu i w zasadzie na tym jego rola się skończyła, więc wszedł i wyszedł. Tak, jak mówiłaś, jak z wiatrem. Tak, a ja właśnie tu chciałam nawiązać, wiesz, do tego, że mamy przecież taką definicję w ustawie, co to jest stan nieruchomości, nie? I tutaj jakby takie dwie kwestie wydaje mi się są ważne, czyli pierwsza taka, to co ty mówiłaś na samym początku, żeby nie patrzeć tylko tak na ten przysłowiowy lokal, że wchodzimy do środka, no i już niezależnie czy krótko, czy długo, to tylko po tym lokalu się rozglądamy, tylko właśnie, żeby i obejrzeć, i zrobić zdjęcia, w jakim budynku się znajduje, jakie jest otoczenie, prawda, droga dojazdowa i tak dalej, bo stan nieruchomości to jest przecież coś szerszego niż tylko sama ta stricte nieruchomość, tak? No, a druga sprawa to właśnie jest taka, że rzeczoznawca przeprowadzając tą wycenę ma ten stan nieruchomości uwzględnić. No więc jeśli nie zidentyfikuje dokładnie, tutaj nasi szanowni klienci też wykażcie zrozumienie i cierpliwość, że takie oględziny muszą zająć po prostu czas, dlatego że rzeczoznawca majątkowy musi dokładnie wszystkie pomieszczenia, wszystko co jest związane z nieruchomością obejrzeć, z jakich materiałów jest to wszystko wybudowane, jakościowo jak to wygląda, czy nie ma jakichś wad lub zalet, bo przecież tu może być na odwrót, prawda? I potem z tego stanu technicznego, techniczno-użytkowego nazwijmy to, jest po prostu rozliczany, a to stan techniczno-użytkowy to są fakty, które można zidentyfikować, prawda, jeżeli tutaj rzeczoznawca majątkowy się pomyli, no to nie będzie miał się jak obronić po prostu, że czegoś właśnie nie uwzględnił albo uwzględnił coś nadto, tak, więc to jest moim zdaniem, no to jest kluczowa sprawa, tak. Często zdarza się, że pełnomocnicy czynią zarzuty biegłym, ale sami na tych oględzinach nie byli. W związku z tym słuchają, co mniej więcej klient ma do powiedzenia, szukają jakiejkolwiek zaczepki w operacie, żeby można było tylko się przyczepić i tak drążą, ale sami nie widzieli, nie poczuli, nie dotknęli, nie widzieli jak to wygląda. Czasami zdjęcia wydawać by się mogło, gdzie lokal jest zastawiony meblami, które wydawać by się mogło, że wyglądają nieźle, nie oddają obrazu, jak to tak naprawdę wygląda. I jeżeli ja potem stwierdzam, że no jednak ten lokal nie jest w stanie bardzo dobrym, a dobrym. Oni czynią zarzuty, że biegła no nie uwzględniła, czego oni by chcieli, ale sami na tych oględzinach nie byli. Tak, no wiesz, ja bym w ogóle jeszcze tak zwróciła może uwagę tutaj, ponieważ wiesz, głównie te moje filmy są kierowane do osób wchodzących do zawodu i chyba taki może błąd w cudzysłowie znowu popełnia się na samym początku, że właśnie te zdjęcia robi się tak trochę może jeszcze nerwowo, właśnie one nie ujmują jakby tego, co nas najbardziej interesuje, czyli stanu techniczno-użytkowego, prawda? Czyli jest zdjęcie na przykład sypialni, no i główne, co widać na tym zdjęciu, to jest łóżko. Czasami jeszcze nie zaścielone, ale to już jakby to jest w ogóle szczegół, prawda? Ale chodzi o to, żeby było widać z tego, jakie są ściany, jaka jest podłoga, jakie są drzwi, z czego są okna, prawda? Szczegóły, czy nie ma jakichś spęknięć ścian, nie wiem, jakichś zmurszenia tynków, nie wiem, grzybu na ścianie, tak? I żeby starać się to robić generalnie, no
najlepiej w ogóle aparatem szerokokątnym, prawda, żeby jak najwięcej tego stanu technicznego ująć. Tak? To jest, mi się wydaje, taka podstawowa sprawa, jeśli chodzi o robienie zdjęć, prawda? A czasem rzeczywiście klienci nam chcą, żeby na przykład czegoś nie fotografować. No może być taka sytuacja, bo zdjęcia jako takie, literalnie nie wynika to z przepisu, że te zdjęcia mają w operacie szacunkowym zamieszczone być, prawda? Ale one jednak rzeczywiście potwierdzają ten stan techniczno-użytkowy i z tego powodu ten rzeczoznawca chce te zdjęcia zrobić, a nie z powodu takiego, nie wiem, że chce gdzieś tą informację wynieść, tak? I wiesz co, jeszcze jedną chyba rzecz bym w tym momencie powiedziała, myślę, że ona też może być warta podkreślenia, bo nie wiem, czy ty się w ogóle z tym zgodzisz, ale ja tak uważam, że wiesz, często czytam operaty szacunkowe, gdzie właśnie opisywane są różne rzeczy na zasadzie, że coś jest dobre, coś jest średnie, coś jest przeciętne, w razie używane jest takie nazewnictwo, które dla każdego może oznaczać coś innego. Podejrzewam, że gdybyśmy, wiesz, zrobiły jakąś ankietę, to co innego dla ciebie byłoby średnie pewnie niż dla mnie, a jeszcze byśmy innych osób zapytały, to pewnie jeszcze inaczej by było. Tak? Chodzi mi o to, żeby bardziej w tym operacie skupić się na faktach, czyli na przykład, nie wiem, opisując stan techniczny, nie wiem, lokalu, już zostańmy przy lokalu, to napiszmy, kiedy budynek był wybudowany, kiedy był ostatni remont przeprowadzony, na czym ten remont polegał, prawda? I wtedy te fakty będą... Każdy, kto będzie to czytał, sam sobie, nie wiem, wyrobi ocenę, czy to jest jego zdaniem dobrze, czy bardzo dobrze, czy w ogóle beznadziejnie, prawda? Bo takie jakby nazwy ocenne, subiektywne tak naprawdę właśnie, że coś jest dobre, czy bardzo dobre, one nie muszą przez każdego być oceniane tak samo. A jak piszemy fakty, no to na tych faktach wiadomo, co po prostu jest, prawda? Nie wiem, pęknięta ściana, prawda? Ja nie piszę, czy to jest dobry, czy średni stan, tylko po prostu jest pęknięta ściana, każdy niech sobie sam oceni. Owszem, potem robiąc wycenę na tle innych nieruchomości zidentyfikowanych co do cech, umiejscawiamy tą naszą nieruchomość z jej cechami, nie? Tak, nie wiem, ja takie wtrącenie bym... Ja też tak robię, staram się nie opisywać każdego elementu, że jest dobry, zły czy taki. Nawet tego nie lubię robić, bo właśnie dla jednych to pęknięcie ma duże znaczenie, a dla innych nie. Zamieszczam takie zdjęcia, zdarza się, że widać to nawet bardzo wyraźnie. Zresztą zdarza się też, że strony same pokazują palcem, proszę tu zrobić zdjęcie, bo... To jest... zależy, jakie mają, wiesz, potrzeby. Tak, to najważniejsze pęknięcie. Także pełnomocnicy też potem zwracają na to uwagę i dla nich to opisywanie, stan bardzo dobry, to jest bardzo częsty punkt zaczepienia. Że pani biegła, to powiedziała, że tu jest bardzo dobrze, a w naszej ocenie to jest tylko dobrze, prawda? Dokładnie, w zależności po której stronie się stoi. Ale wracając jeszcze do oględzin, co mi się przypomniało, zdarzało mi się też, że robiłam kilka razy wyceny do urzędów. Jeżeli były to oględziny działki, to było użytkowanie wieczyste, takie powiedzmy, czy droga, zdarzało się, że prosiłam o numer telefonu osoby, która tam, dajmy na to, mieszka albo użytkownika wieczystego, to pani w urzędzie mówiła, ale po co? Poprzednia biegła nigdy nie jeździła, nie załączała zdjęć, nie robiła tego. No nie wyobrażam sobie podjechać pod dom użytkownika, porobić zdjęcia i odjechać. Wolałam zawiadomić, skąd jestem, po co i co ja tutaj robię. Tak, no a poza tym, wiesz, on może mieć jakieś istotne informacje, do których nie jest się w stanie dojść nawet na dokumentach czasami, nie wiem, mogą być jakieś rzeczy w gruncie wkopane na przykład i tego w ogóle nie widać, a on będzie to wiedział, bo nie wiem, bo ma jakąś ekspertyzę na przykład, tak, ale tej ekspertyzy w żadnym organie nie ma, żeby do niej dotrzeć, tak, i to jest bardzo prosta sprawa, żeby potem podważyć operat szacunkowy, prawda, że biegła mogła, czy biegły, żebyśmy nie były stronnicze, zapytać, prawda, ale nawet nie zawiadomiła, więc nawet nie miała jak zapytać, prawda? Też. I nie uwzględniła faktów. Zdarzało się, że komornik mówił, że nawet w przypadku wycen działek czy lasów biegły nie dojeżdżał do tej nieruchomości. Nie szedł do tego lasu, tylko tak popatrzył z zewnątrz, albo zrobił z geoportalu, albo stwierdził, czy tam może jest las, a może go nie ma, w zależności od tego, co było w dokumentach, a wiadomo, że z tym jest największy problem, z takimi lasami czy działkami zabagnionymi. I mówili, że nawet tam nie pofatygował się, żeby przejść, tylko jak miał dużo zleceń, nawet u komornika, robione to było na sztukę. Na tej zasadzie jestem, albo zrobił na przykład zdjęcie z napisem nazwy miejscowości
I uważał, że oględziny się już odbyły. Już się odbyły. Tak, to na ostatnich oględzinach lasu, to było na jesieni, no miałam taką sytuację, że las był bardzo rzadki, łatwo było go znaleźć, ale wyszły nam 4 dziki. W życiu się tak nie bałam. Naprawdę. Dobrze, że były to już dorosłe osobniki, które przeszły tak jakby w poprzek. Zamarłam. Takie rozsądne już były, tak. Tak, ale no miałam to poczucie, że no, dosłownie te oględziny się odbyły. No to różne rzeczy mogą się zdarzyć faktycznie. Słuchaj, czy w temacie oględzin coś jeszcze cię, wiesz, w cudzysłowie zdenerwowało, jeszcze? Uważało mi, że trzeba by było powiedzieć? Jest taka sprawa, że biegli rzeczoznawcy w ogóle często też przyjeżdżają nieprzygotowani na oględziny. Okazuje się, że nie mają, no, telefon i aparat to przeważnie mają, ale nie mają dalmierza, nie mają nawet zapasowej miarki. Zdarza się, że nie mają, baterie im w tym dalmierzu wysiadły i przeważnie ja mam taki pakiet dodatkowych baterii. Nie mają przygotowanego protokołu. Też nie potrafią albo nie chcą rozmawiać z klientami. Często słyszę, że był biegły, nawet zdarzało się, że ktoś zamówił rzeczoznawcę i w trakcie wykonywania czynności zrezygnował z jego usług, ponieważ był rzeczoznawca nieprzygotowany na rozmowę, był bardzo niemiły, bardzo wyniosły, bym nawet powiedziała, że takie się zdarzały opinie. Nie był przygotowany ani merytorycznie, ani też nie potrafił z tym klientem rozmawiać. A przecież no nawet czy to jest wycena, czy sądowa, czy bankowa, są informacje, które no, jesteśmy zdani na te osoby i właśnie od nich możemy wyciągnąć. A często rzeczoznawcy podchodzą, przeważnie biegli, z góry. Ja tutaj jestem z sądu i ja tutaj jestem ktoś. Proszę mi tutaj wszystko dać, udostępnić i powiedzieć, a zdarza się, że są po prostu opryskliwi i niemili. I takie głosy też słyszę. I nie to, że w jednej czy dwóch osób, ale zdarzają się one coraz częściej, więc ten rzeczoznawca taką sobie wyrabia opinię. No tak, ale słuchaj, ja jestem daleka od tego, żeby generalizować. Raczej powiedzmy, że sądzimy, że są to wyjątkowe przypadki, a nie standardowe, prawda? Bo przecież znasz i ja znam wiele koleżanek, kolegów i ty na pewno też, którzy są świetnymi rzeczoznawcami majątkowymi, zawsze profesjonalnie przygotowani, umiejący się znaleźć w każdej sytuacji, no więc nie generalizujmy, tylko że zdarzają się może takie przypadki bardziej, żeby zwrócić na nie uwagę, żeby coś tutaj po prostu poprawić, prawda? Bo to tak jest z tymi oględzinami też. To są przypadki pojedyncze, ale się zdarzają. Ale a propos protokołu, to ja szczególnie tutaj dla osób wchodzących do zawodu chciałabym polecić. Ja na swojej stronie internetowej magdalenamalecka.pl mam taką zakładkę darmowe dokumenty. Tam są różne rzeczy, które możecie sobie pobrać, ale między innymi jest tam też protokół, właśnie taki, no nie wiem jak to powiedzieć, arkusz, jakby mógł taki protokół wyglądać, być zatytułowany i co tam mieć w sobie, plus taką ściągę, nazwijmy to, na co należałoby zwrócić uwagę, będąc na oględzinach. Więc myślę, że może być to Wam przydatne, więc możecie z tego skorzystać. Natomiast rzeczywiście innych rzeczoznawców, którzy ewentualnie może wcześniej nie zwrócili uwagi na to, że to może być ważne, nie przywiązywali do tego wagi, no żeby właśnie spróbowali się zastanowić nad tym, żeby może większą uważność do tego przyłożyć, bo jak widać od naszych odbiorców, czyli pełnomocników stron i tych naszych klientów, no dostajemy taką informację, że jest to dla nich ważne, że oni zwracają na to uwagę i jakoś to być może nawet rzutuje potem na dalszą współpracę między takim klientem a rzeczoznawcą majątkowym. Więc wiesz, to też jest kwestia pewnie charakteru czy osobowości, bo zawód rzeczoznawcy majątkowego jest takim no jednak bardzo specjalistycznym zawodem i niektórzy mogą nie zwracać uwagi na takie, jakby to powiedzieć, społeczne takie jakieś kontakty, prawda? A jest to też no, bardzo istotne, tak, ja się całkowicie z tym zgadzam. Także jeżeli ktoś ma tutaj, może nie kłopot, ale nie zwracał właśnie do tej pory uwagi, może rzeczywiście warto, żeby jakąś uważność, jakiś też czas może poświęcił na to, co by tu można było lepszego zrobić. Natomiast klientów naszych informujemy, że mogą od takiego zawodu, jakim jest rzeczoznawca majątkowy, wymagać i oczekiwać pełnej profesjonalności, prawda? Bo do tego w końcu się szkolimy, uczymy cały czas i jesteśmy do tego gotowi. I tak jeszcze z przymrużeniem oka, co chciałam powiedzieć, że jest ważne na oględzinach, przy oględzinach, buty.
To jest niesamowicie ważna sprawa, bo się okazuje, że często, nawet jak mamy, jesteśmy przygotowani do oględzin, jedziemy w teren, mamy porobione rzuty działek, wiemy, gdzie jesteśmy, okazuje się, że w takich, a nie innych butach ten teren nie wejdziemy, że nagle okazuje się, że jest podmokło, że droga, która była, już nie istnieje. I często zdarza się, zdarzyło dlatego mi się już tak, kalosze, kask, samochód terenowy, no i jeszcze parę innych rzeczy w bagażniku, nie? Trzeba było ze sobą wozić. I długopis i zeszyt, którego też zdarza się, że ktoś może zapomnieć. I w przypadku takich oględzin zdarzyło się, że ktoś mówił, no tam już biegły nie doszedł, bo nie miał odpowiednich butów. Zdarzyło mi się, że robiłam wycenę chlewni i pani biegła, pani rzeczoznawca, poszła w butach na obcasie, no i niestety nie nadawały się do wejścia do chlewni. Tak, a ja z kolei, wiesz, byłam na takich oględzinach bardzo ekskluzywnych kiedyś, nie jako rzeczoznawca, tylko właśnie jako pełnomocnik strony, no i właśnie pani biegła z kolei przyszła w kaloszach. Też nie wyglądało to dobrze do tych okoliczności, nie? Bo akurat tam jednak to miejsce jakby było wiadomo też z góry, jakie to jest miejsce, więc dobrze by było, żeby było inaczej. No, także wszyscy żeśmy, nawet mi szczęka opadła i uderzyła. Ale tak, wbrew pozorom klienci i pełnomocnicy i strony zwracają potem na to bardzo uwagę. Potrafią tak skrytykować i zauważyć rzeczy, gdzie nam by się wydawać mogło, że nigdy na to nie zwrócimy uwagi, a oni nawet to potrafią wypomnieć. Tak. I potem cała merytoryka po prostu ucieka, bo buty miała nie takie. Nie? No. Tak, zdarza się, że albo pamiętają o czymś, co praktycznie na sprawę wydawać by się mogło, że nie ma znaczenia. Tak, to było bezprzedmiotowe, prawda, dla nas. Tak. No ale to są właśnie te stosunki społeczne, nazwijmy to, na które się właśnie zwraca uwagę bardzo. Agata, słuchaj, no co, chyba wszystko, czy jeszcze coś ci leży na sercu, co byś chciała w tej chwili powiedzieć? Nie wiem, czy powiedziałam o sytuacji, gdzie też klienci mówią, nie musi pani przyjeżdżać, ja tutaj zdjęcia podeślę. Tak, takie sytuacje też się zdarzają. Też się zdarzają, albo też co mnie zdziwiło, że czy pani jeździ samochodem i pani przyjeżdża, czy trzeba pod panią przyjechać? Mhm. Takie pytania też są. No, ciekawe. Z komornikami to się spotkałam, że to różnie, wiesz, bo oni nie chcą pokazywać samochodów z przyczyn obiektywnych, prawda? I najlepiej przyjeżdżać tramwajem, ale rzeczoznawca to mi się do tej pory, ale to by oznaczało, że ktoś prosił, żeby go podwieźć, żeby mu transport zorganizować, tak byś wnioskowała? Nie, że po mnie ktoś przyjedzie, czy no ja... Właśnie. Tak, czy po mnie ktoś, czy ja sama przyjadę, czy trzeba po mnie przyjechać? No, ale chodzi mi o to, że to doświadczenie tych klientów musiało być takie, że jednak kiedyś musieli po rzeczoznawcę przyjechać, tak? No już nie dopytywałam, ale było to dla mnie duże zaskoczenie, bo mówię, no mam prawo jazdy już od 18 roku życia i nie wyobrażam sobie, żeby mnie ktoś woził. No tak, no to już wnioski każdy musi wyciągnąć sam. W razie widzicie, jakie tu nam się różne sytuacje zdarzają. Spróbujcie je sobie przeanalizować, wyciągnąć wnioski dla siebie, żeby coś było lepiej. Tak, no to jest poważny zawód rzeczoznawca majątkowy, prawda? I do tego zachęcamy, ale za to bardzo ciekawe. Ale za to ciągle się coś ciekawego dzieje. Agata, słuchaj, bardzo serdecznie ci dziękuję. Do zobaczenia w następnej spontanicznej rozmowie, pewnie niedługo, bo my tutaj powoli nie możemy bez siebie żyć. No ale mam nadzieję, że i takie wątki, i takie trochę nieuczesane, bo żeśmy się zupełnie nie przygotowywały do tego nagrania, też będą Wam się podobały. Dajcie znać w komentarzach. Albo napiszcie, jakie wy mieliście doświadczenia, co wam się przydarzyło. No i każdy sobie będzie to czytał, wyciągnie z tego dalsze wnioski. Agata, dziękuję ci bardzo, do zobaczenia. Dziękuję. Cześć.